Obiecywaliście tam, to zacytuję, zmniejszymy liczbę ministrów i wiceministrów. I mam wrażenie, że jak tych ministrów jest 110, a w rządzie Prawa i Sprawiedliwości było ich 107, to nie wytłumaczycie i nie przekonacie Polaków, że tych ministrów jest mniej. Wie pan co, ja ich nie policzyłem, pan miał czas i policzył. Jeżeli jest trochę więcej, to pewnie z czasem będzie trochę mniej. Nie wiem, czy dzisiaj najważniejsze. Mówię zupełnie szczerze. Jeżeli, ja też nie twierdzę, że to jest najważniejsza sprawa, jaka jest, tylko jednak podnosiliście ją bardzo intensywnie przez ostatnie lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo tam się te rządy rozrastały. Mówiliście, to skandal, nie potrzebujemy tylu ministrów. Mówiąc poważnie, rząd jest koalicyjny, więc siłą rzeczy tych powołań na stanowiska ministrów, czyli te najwyższe szczeble w tym momencie jest dużo, ale to łączy się z reformą administracji także na niższym szczeblu. Dobry wieczór. Funkcji ministerialnych w tym rządzie powinno być 250. Z prostego powodu. Ktoś im powiedział, że iloraz inteligencji się sumuje. I wyszło im, że jakby się sumował i podzielić przez tę liczbę 250, to by wyszło 99, czyli średnia dla Polaków. No ale niestety się nie sumuje. No a potem stwierdzili, że 250 to by jednak było za dużo, więc zrobili 110, ale wszystko jeszcze przed nami, bo ta teoria, że iloraz inteligencji się sumuje, zdaje się wciąż tam obowiązuje. Jesteśmy w programie Polityka na Deser w telewizji w Polsce. Przywitałem się ja, czyli Stanisław Janecki, i ze mną jest Krzysztof Fezet. Przepraszam, Krzysztof Fezet. Dobry wieczór państwu. Głos mi odjęło, bo uświadomiłem sobie, że podałeś chyba coś na kształt praprzyczyny, dlaczego niektórzy uznali, niektórzy ludzie, niektórzy działacze, a nawet na przykład aktorki lalkarskie czy lolkowe uznały, że nadają się do Sejmu, prawda? Całkiem niedawno pan Józef Aciuch tłumaczył, że każdy ma kompetencje, przy czym padło pytanie, kto w Polsce sprawuje władzę wykonawczą wtedy, i nie wiedział. I był bardzo zastrzelony, powiedział, że pan dziennikarz go zastrzelił. Ale to sumowanie ilorazów rzeczywiście to absolutnie ma sens i ma przede wszystkim kolosalną przyszłość w tej koalicji rządowej. Ale mnie się wydaje, że kiedy pan Paweł Kowal mówi dokładnie tak, rząd jest koalicyjny, więc siłą rzeczy tych ministrów jest więcej, to po pierwsze ja kompletnie nie rozumiem, dlaczego ma być więcej, skoro jest rząd koalicyjny. Nie wiem dlaczego, znaczy więcej pracy do zrobienia, bo tak naprawdę to wygląda na to, że teraz każdy z tych kilkunastu partii, z wierchuszki tych kilkunastu partii, a w rzeczywistości czterech, no PSL, wiadomo, Polska 2050, Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica, każdy musi się załapać do rządu, żeby poczuć ten wiatr władzy w żaglach, przy czym tej władzy i tak nie ma, bo postulaty tychże partii, jak wiemy, wzajemnie się znoszą. Tego nie można, bo ci nie chcą, tamtego nie można, bo tamci nie chcą. Czyli to jest taka troszkę władza dla władzy. No to ja mam wrażenie, że pan Tusk obiecywał coś innego. Nie zaśmieję się teraz, bo to nie jest śmieszne, że premierem został człowiek, którego obietnice można sobie włożyć delikatnie, powiem, między bajki. Tu jeszcze jest ciekawszy mechanizm, bo do tych wszystkich szefów partii to się ustawiają takie kolejki tych wszystkich kolegów, tam krewnych, znajomych Królika i tak dalej. No i ich jest tak dużo, że nie sposób wszystkich nagrodzić czymkolwiek. No wymyśla się te stanowiska. Tak. Ty będziesz pełnomocnikiem, ty tam. Nawet nowe stanowiska, prawda? To zupełnie się nowe. Tak. Takie nietknięte jeszcze niczym, rozumiem także. W związku z tym tych klientów jest tyle, że oni tam jakieś chyba przemyślne metody losowania stosują, żeby nie wszyscy byli od razu tam skłóceni, niezadowoleni. To mówią, teraz jest jak w tych filmach, taki film był Wyspa, gdzie tam losują, tylko że oni źle kończyli. Ale to może być właściwie też tu mogą źle kończyć. W Rejsie padało takie zdanie, no dobrze, ale jaką metodą wybierzemy metodę głosowania, prawda? Tam chodziło o to, czy kulki, czy jakieś inne rzeczy. No w kulki to sobie rzeczywiście leci, tutaj już paru ministrów, to wiemy, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy no, lecą sobie dużo gorzej niż w kulki, czyli pan Bodnar, pan Sienkiewicz. Możemy nazwiska jeszcze wymienić, ale pan Kowal również był w bardzo niezręcznej sytuacji, ponieważ zapytano... Pełnomocnikiem ma zostać. Tak.
on ma też wejść do tego rządu. No czyli pytają go, no panie Kowal, nie uważa pan, że 110 to troszeczkę za dużo? I co ona teraz powiedzieć? Tak, uważam, że za dużo, ale ja ja będę 111. Ja czekam. Panie, ja mam obiecane. Nie, zanim on to obejmie, to już będzie 190. Może być. Zwłaszcza, że powiedział, jeżeli jest trochę więcej, to pewnie z czasem będzie trochę mniej. Znowu tego nie rozumiem, nie znajduję żadnego argumentu, że jak teraz jest więcej, to potem będzie mniej, bo nie, co? Pan Kowal, profesor Kowal zakłada widocznie, że ktoś będzie analizował merytorycznie pracę tych ludzi. Aha. To jest absolutnie, mówiąc Lechem Wałęsą, w totalnie mylnym błędzie, ponieważ oni wszyscy się nie nadają. Więc co to za różnica, kogo się, czy ten się bardziej nie nadaje? No tak, to trzeba by to przecież to nie ma żadnego sensu. Tak, te punkty. Wszyscy są pod kreską. Wszyscy są pod kreską. No, no tak, tak, tak. A, natomiast... a pan Kowal będzie Ukrainę nam robił w Polsce chyba. Ja się zastanawiałem, czy pan Kowal to jest bardziej Henryk Józewski. Był taki wojewoda wołyński przed wojną. 28-38 tam z drobną przerwą. I on taką prowadził politykę właściwie proukraińską bardzo, co i tak się źle skończyło, bo nikt mu tam nie ufał. I on nawet na krótko wszedł do rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej, tego tworzonego, jak Ukraina chciała się tam wyzwolić. Więc albo to jest Henryk Józewski, albo pan Kowal może być nowym Bogdanem Chmielnickim. Aha. No bo on wprawdzie był hetmanem zaporowskim i wywołał to powstanie przeciwko Rzeczpospolitej, ale zanim on się stał tym, kim się stał i został znany z historii, to był bardzo karnym żołnierzem hetmana Stanisława Żółkiewskiego. I tam razem z nim walczył i tak dalej w imieniu Rzeczpospolitej dopiero. I teraz się zastanawiam, którą wersję jeszcze pan Kowal dla siebie wybierze. No oby to nie była wersja na Sławomira Nowaka, bo jak wiemy, to ubogacanie kulturowe, które pan Nowak tam, że tak powiem, ale pan Kowal tam chyba nie będzie rezydował. Kto nie będzie? Pan Kowal nie będzie rezydował. Na Ukrainie. No wiesz, nie chcę niczego sugerować, ale nie trzeba gdzieś rezydować, żeby tam, że tak powiem, pewne biznesy kręcić. Oczywiście wciąż nawiązuje do pana Nowaka, nie do pana oczywiście Kowala. Natomiast pan Kowal jest ciekawa rzecz, pan Kowal powie, pan Kowal wytłumaczył, czym się będzie zajmował. No, powiedział tak, moją rolą będzie, żeby to koordynować, na ile się da koordynować, a trzeba pomyśleć, jak to robić skutecznie. Czyli na razie musi pomyśleć, jak to koordynować i czy to się w ogóle da koordynować. Oczywiście nie zakładam, że stwierdzi po żmudnych miesiącach sprawdzania, czy da się koordynować pracę różnych polskich resortów w związku z Ukrainą i z ukraińską gospodarką i z ukraińskimi funduszami i tak dalej, odbudowaniem Ukrainy, to kiedy on zdecyduje, że się nie da tego koordynować, to znając pana Kowala, on raczej nie pójdzie i powie, panie Donaldzie, premierze, tego się nie da koordynować, proszę mnie z tego rządu usunąć, bo ja jestem kolejnym tutaj zawali drogą, a już tak za dużo mamy tutaj leniuchów. Ale jeszcze jedną myśl pana Tuska chciałem przywołać, bo pan Tusk wytłumaczył. A propos pana Kowala? Pana Kowala nie tłumaczył, natomiast wytłumaczył, dlaczego jest tak liczny rząd. Tusk zawinił, Kowala powiesili, a nie, to nie to. Tak, nie, wieszania nie będzie chyba. Chociaż z panem Tuskiem to różnie bywa oczywiście. Natomiast wytłumaczył to brakiem doświadczenia szefów ministerstw. Brakiem? Czyli brakiem, tak. Okazuje się, że pani Nowacka, no, no to wiemy chyba, zresztą będziemy o niej się jeszcze rozmawiali. No nie ma doświadczenia, jeśli chodzi o edukację, prawda? Pan Siemoniak, nie bardzo, służby specjalne. Pani Nowacka? No. W szkolnictwie takim osobistym. A. Skończyła, pamiętasz, tę uczelnię, szkołę której rektorem jest tata. Tak, tak. Aha. I to stąd się wziął ten uraz do zadań domowych, do tego mieszania domu ze szkołą, ale to jeszcze do tego na pewno przejdziemy. No krótko mówiąc, wygląda na to, że na tej ławce pana Donalda Tuska nie było szefów resortów z doświadczeniem, albo ci, co mieli doświadczenie, no to już wszystko tam, na przykład pan Rukowicz w służbie zdrowia, no wziąć go teraz, no ma doświadczenie chłop, ale jakie pacjenci są doświadczeni? Pan Schetyna w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, albo zagranicznych. No i ciekawa rzecz, bo w sytuacji, kiedy można by przypuszczać, że na przykład Lewica, która no, traci w sondażach, której w zasadzie nie ma po prostu, jak to mówił pan Rostowski, tylko o pieniądzach, to możemy powiedzieć o Lewicy, no nie ma i nie będzie prawdopodobnie tej Lewicy, że w sytuacji, kiedy mogliby się trochę, nie mówię odciąć, bo za odcięcie to jest ciach, ciach, wiadomo, no tak. I wiadomo gdzie,
ale lekko zdystansować, na przykład wprowadzić jakiś zdrowy rozsądek, na przykład powiedzieć, no tutaj zastanawiamy się, czy to jest słuszne. Mówię o łamaniu konstytucji, łamaniu prawa, łamaniu prerogatyw prezydenta, łamaniu prerogatyw Sądu Najwyższego, o tym wszystkim. A to nie, to po prostu pan Włodzimierz Czarzasty za każdym razem musi się komuś podlizać. Przecież za to, co pan za to ma, panie Włodku? Nie zatrzymacie nas w tej robocie. Nie obrazicie nas. My się nie zdenerwujemy. My będziemy mieli dystans. Profesor Bodnar będzie robił swoje. Będzie powoływał i odwoływał i naprawiał bardzo konsekwentnie. No właśnie, już robi swoje. Jest nazywany przez byłego ministra obrony narodowej, pana Błaszczaka, nie rzecznikiem, dawniej rzecznikiem praw obywatelskich, tylko rzeźnikiem. Proszę pani, ale tak naprawdę, jakie to ma znaczenie? To moim zdaniem tylko ośmiesza tych, którzy używają takich słów i tak nazywają ludzi. No, Adam Bodnar, dzisiaj się z nim widziałem. Nie wygląda na rzeźnika. A pan Władek na kogo wygląda? Na pana Władka mi się wydawało. No. No. A bo to jest ciekawe kryterium. Czy że wygląda? Patrzę, nie wygląda. A, no, nie wygląda. Okay. No, nie ale wygląda, no, z drugiej to. Strony, no, jak widzę na przykład pana Michała Kołodziejczaka, czy on wygląda na polityka? Tak sobie. A na wiceministra rolnictwa? No to przepraszam bardzo, to trzeba mieć podobno i wygląd, i pieniądze. No, to pieniądze on tam ma, jakieś umowy podpisywał ciekawe. Ale te, no, też nie wygląda. No, dużo jest takich przypadków, że ktoś nie wygląda, bo po prostu. No, a czy pan Nowak wyglądał na takiego, no przepraszam, przekrętasa, mówiąc bardzo delikatnie, a czy pan Józef Aciuk, poseł, który modli się do kamieni, Szyszek i w ogóle tych wszystkich rzeczy, czy on wygląda na nauczyciela, a już nie daj Boże dyrektora szkoły? No, ale tam podobno oszałamiające wyniki ta jego szkoła miała. W dzierganiu? Nie, tatuaży. W maturach. W maturach. Czy tam pół nie zdawało, czy coś? Naprawdę? No. Aż tak? Może jak ktoś nie ma dziary, no to po prostu, wiesz, za drzwi. Nie wczuwali się w te drzewa może. Nie wczuwali, nie słuchali duchów lasu, niestety. I tak, takie to jest, rzeczy. To są... No tak, ale to tak. Niepotrzebnie pan Włodzimierz. No on dostał przecież, będzie tym marszałkiem. Jak ten rotacyjny już. Ach, widzisz, no a ja wiesz. Zapomniałem, to on dlatego to tak on, się kręci widzisz. Po prostu, no jak dziecko na karuzeli. To jakby to, teraz coś powiedział, to powiedzą, a nie... Szymek zostaje dłużej, a no tak. Ty, Włodek, wymyśl coś dla siebie. Na przykład iść do TVN-u, prowadzić coś z Prokopem, panem Prokopem oczywiście. Na przykład. Byłby świetny w tym. Też ma takie talenty. Jakiś kącik modowy, na przykład jak się ubrać w sweterek. A nie wpadł pan, Włodzimierz, na to, że pan Adam Bodnar po prostu nagrabił sobie, bo jako minister sprawiedliwości i doktor habilitowany prawa, no, robi rzeczy, które wstyd przynoszą. Ja nie wiem, jakbym był panem Bodnarem, to bym się wstydził stanąć przed studentami na uczelni i opowiadać te wszystkie rzeczy, bo pierwszorocznie jakby wstał, panie profesor, ale co pan to nam chrzanisz, jak pan robisz wszystko dokładnie odwrotnie i wszystkie zasady są przez pana łamane. Tak. To co by wtedy powiedział? Że powiedziałby, że pan Donald Tusk to lubi, lajkuje i na konferencjach mówi o mnie, tak powiedział pan Bodnar, że wykonuje niesamowitą pracę, ponieważ wprowadzam nowe porządki, tak spokojnie. Czyli rzeczywiście nie wygląda rzeźnik, ale z drugiej strony, czy rzeźnik to jest nerwowy człowiek? No rzeźnik też po prostu. Spokojna robota. Tak, spokojna, ciach. Rąbanka tu, tak, żeberka to tu podzielić. Krzyżowa. Tak jest. I myślę, że jednak tym rzeźnikiem polskiej praworządności i wymiaru sprawiedliwości również pan Bodnar jest. I to nie ma. Ale jeśli pan to... Włodek czeka, że to będzie jakimś zakrwawionym takim fartuchu, no to spokojnie, cierpliwości. Dopiero zaczął i dopiero się rozkręca. No. Ale jeszcze za nie czas to, na Krzysztofie, pan Bodnar jest też niekompetentny. A to wyrównuje tamto, że łamie prawo. Oczywiście. Tak, to się równoważy. To wyrównuje i podpuszczał mnie jeden profesor prawa zaprzyjaźniony, żebym czytał wnioski pana Bodnara do Trybunału Konstytucyjnego, gdy on się tam przyłączał, albo własne wysyłał, i żebym się pośmiał trochę. I rzeczywiście było dało się pośmiać, ponieważ nawet z punktu widzenia człowieka, tak jak ja, kierującego się wyłącznie logiką, to był jakiś absurd po prostu i kompletny bełkot. Ale gdyby w tym miejscu znalazł się ktoś, kto zna się na prawie, to by tych bezeceństw przecież nie robił. No tak.
No bo jak? No tak. Czyli to może to go troszkę usprawiedliwia, że nie wiedział. Podobno nieznajomość prawa nie usprawiedliwia w przypadku wykonania przestępstwa, czy dokonania przestępstwa, ale może tak się będzie brać, że nie wiedziałem. Ja nie wiedziałem, że jest konstytucja. Ale ministra to nie, może nie obowiązywać. A bo ma... Że on jest ponad tym. A, czyli no. Ponad tą wiedzą i niewiedzą. A może być taka zasada, że wyłącznie w tym układzie politycznym ministrem sprawiedliwości może zostać ten, kto na niczym się nie zna. No, ale to wiesz, to wyścig był długi, kolejka pewnie, 16 chętnych na miejsce. No był przecież i nawet jeden Rumak w tym uczestniczył chyba. No tak, tak, no, na szczęście powstrzymano go, bo to by było rzeczywiście permanentne omdlewanie, bo tak on by chciał coś powiedzieć, to by po niego przyszli znowu, nie do transmisji, żaden briefing by się nie udał. No. Już nie mówiąc o wyścigach czy skokach przez przeszkody. No, ale rząd będzie wzmocniony. To a propos oczywiście tego rozpasania zarządu Mateusza Morawieckiego, zarządu pana Tuska, nie ma żadnego rozpasania, ale wraca, w zasadzie już wróciła jego prawa ręka, a pan Tusk bez prawej ręki, no to państwo wiedzą, niewiele potrafi. Kolejny wielki powrót u Tuska. Graś zostanie szefem gabinetu. Zanim oficjalnie rozpoczął pracę, towarzyszył premierowi w Kijowie. Taka kurde... Wiesz, no gazeta, która zajmuje się wyłącznie hejtem, cholerą i nieustannym atakowaniem rządu. No tak, to fragment króciutki oczywiście, bo tam państwo wiedzą o czym więcej chodziło, ale tak sławnej rozmowy pana Pawła Grasia ze świętej pamięci Janem Kulczykiem, gdzie po prostu panowie ustawiali sobie deal, jak sprzątnąć, no jeszcze nie w takim dosłownym znaczeniu, pana Grzegorza Jankowskiego, który był wtedy redaktorem naczelnym tabloidu Fakt. To się udało, w tej rozmowie padają hasła, Graś mówi, rozmawialiśmy, Kulczyk mówi, a nie mogliście tam z Merkelową, no ale Niemcy mówią, że oni to biznes, że tak nie wypada, na co Kulczyk mówi, ale wiesz co, ja znam kogoś, kto zna tę Springerową, to może tędy. No wkrótce potem pan Grzegorz Jankowski przestał być redaktorem naczelnym Faktu. To mówię tylko, żeby przypomnieć, jakie były trudne zadania, których podejmował się pan Paweł Graś za pierwszego i drugiego rządu Tuska. I dawał radę. Przy śmietniku też z panem Grzegorzem Hajdarowiczem ustalali układkę. I to wtedy, to było już nawet tak działało wtedy, że pan Hajdarowicz sam wiedział, że może zadzwonić, prawda? Tam Pawełek, idę ze śmieciami, wiesz z jakimi śmieciami, wiesz jakie śmieci chodzi, no i pan Graś no to koledzy. Był, tak, koledzy z podśmietnika, no. Koledzy i został nagrodzony przez swojego pryncypała, bo jak szedł pan Donald Tusk na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, przepraszam bardzo, to zabrał z sobą pana Grasia i zrobił go tam jakimś dyrektorem. I ja wtedy byłem w Brukseli i pisałem jakiś tekst, jak tam sobie radzi pan premier przez pierwsze tygodnie. I tam i pytali mnie tam w sekretariacie, a kto to jest ten Graś? Chuj z Graś. Tak. Trudno do wymówienia. Kto to jest ten Graś? Bo on tylko chodzi i nic nie robi. Grasiuje. Ale on tak koncepcyjnie, on tu nie musi okazywać, że się na czymkolwiek zna, tylko to wszystko przygotowuje. No tak wątpili trochę w to, ale fucha była świetna. I potem, jak już pan Tusk został przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej, skończyła mu się fucha tego przewodniczącego, na której zarobił tam ponad 7 milionów złotych. Taka drobna suma tam, na waciki. Na waciki. To on zatrudnił pana Grasia w tej Europejskiej Partii Ludowej. To on bez Grasia jak bez ręki po prostu. Ależ tak. I on dostał tam stanowisko, które po angielsku się nazywa Director of Compliance, czyli do spraw spójności. Ja nie wiem, co to znaczy. Czyjej spójności? Spójności pana i jakiej Tuska spójności? Z panem Grasiem. I mało tego, Krzysztofie, on jeszcze został długo po tym, jak Donald Tusk już wrócił do Polski i wciąż jeszcze za Manfreda Webera też był tym Director of Compliance. Cudownie. Wtedy, kiedy narzekał bardzo na redaktora naczelnego Faktu, Grzegorza Jankowskiego, chcąc go usunąć, mówił, ważne, żeby te media jakoś doceniały to, co się dzieje. I myślę, że teraz tak brzmi również jego zadanie i ten rozkaz, który otrzymał. No a najsłynniejszy cytat z pana Grasia i oby te czasy już nie wróciły, ale chyba wracają. Absolutnie nie opłaca się już produkcja narkotyków, teraz tylko VAT. To 2013 rok, historia zatoczyła koło.
być może dziś też już tylko VAT, albo jedno. Ja skąd on dowiedział? Albo jedno i drugie. No, widocznie miał jakieś tego typu informacje. A teraz zmienimy klimat, choć nie możemy zmienić, niestety, pani minister. Myślałem, środowiska nie może. Wnioski producentów prądu były o 78% podwyżka, o 48% podwyżkę gazu, no i o 76% za prąd więcej. To dla niektórych to są ogromne pieniądze. I tak jak powiedziałam, 500 zł to jest mniej więcej to, co ale dzisiaj to przeciętny Jan Kowalski oczywiście oszczędza. Będziemy chcieli chronić przede wszystkim te gospodarstwa domowe, które dla których tego typu wyzwanie jest dużym wyzwaniem. A wiadomo, jakie to będą progi, kogo będziecie chronić? Pracujemy nad rozwiązaniem na drugą połowę roku, a pewnie za kwartał mniej więcej zaprezentujemy jakieś pierwsze rozwiązania. To strasznie później. Jest to dla nas priorytet. Uważam, że dzisiaj, gdybym był premierem, rachunki za prąd i za gaz mogłyby wynosić połowę tego, co wynoszą dzisiaj. Mogłyby, ale nie będą wynosić, tylko będą wynosić dwa razy tyle. Albo trzy razy tyle. Albo i trzy razy tyle. No zwłaszcza, że pani Henning-Kloska, zwana niestety przez kolegów Kluską w trakcie prezentacji, kiedy przystępowała do partii pana Hołowni, dobrze, nie Henkiem Kluską, niewiele chyba tam może. Zdaje się, że jej się wydaje, pani minister szanownej, że to przeprowadzi tak samo, jak przeprowadzała dyskretne zmianki w ustawie wiatrakowej. Tam 500 jej się nie podoba, a 300 z tego zrobimy. Tutaj będą płacić 500 albo 1500, no to 1300. No. A potem jak ją pytano, ale skąd to się wzięło, to zapomniała, z kim się spotykała. Tak. Tylko pamiętała, że jej to, że dał jej to pan Budka. Tak. Czyli tak. Ale potem już też nie była taka pewna, jak pan Budka spojrzał groźnie, a on jak potrafi, wiesz, z byka po prostu, no nie uderzyć na szczęście, ale spojrzeć, to się wystraszyła rzeczywiście. Ale przecież, Krzysztofie, sprawa jest prosta. Te dopłaty, te rekompensaty, czyli to, czy to mrożenie, jakby to nazwać od drugiej strony, były stosowane przez 2 lata. I ten mechanizm był naprawdę dobry. Nie trzeba było powoływać jakiejś dodatkowej biurokracji. Mam podejrzenie, że pani Henning-Kloska dlatego mówi o tym, że to trzeba opracować, żeby tam z 1200 osób zatrudnić przy tym opracowywaniu. Po co korzystać z gotowego mechanizmu? Może w ten sposób chce uratować ludzi. Te 1200, kiedy będzie miał płacić większe rachunki, to dorobi sobie u niej i zarobi w ministerstwie na to, żeby mieć na rachunki. No, lepiej uratować 1200 osób niż nikogo. Ale podejrzewam, że tych 1200 to byłoby stać. No to tak z reguły bywa. Tak z reguły bywa. Wtedy... I ta pewność siebie pani Henning-Kloski jest naprawdę ujmująca. Zna pani liczbę parków narodowych? Oczywiście, znam. 8? 9? Czy już wtedy wiedziała, że nie zna? A tu 23. I teraz też. Zrobicie coś? Tak. W przyszłym kwartale. Nie wiem, czy tego roku. Może następnego. Najlepsza odpowiedź jest taka: pracujemy nad tymi rozwiązaniami. No. To można pracować. A my za to płacimy. To pan, można pracować. Społeczeństwo za tym, że oni pracowali nad rozwiązaniem czegoś, co już zostało rozwiązane. No, 2050 to jest ta granica, bo ta partia przyjęła taką nazwę specjalnie po to, że wszystkie problemy są do rozwiązania do 2050 roku. Chyba, że się nie da ich rozwiązać, bo koalicjant na przykład. To do 2150. O, dokładnie tak. Dokładnie tak. Tymczasem jednym z takich problemów, z którymi borykają się polskie dzieci, choć w dużo, jak państwo na pewno wiedzą, mniejszym stopniu niż borykały się za rządów pierwszego Donalda i drugiego Tuska, jest dożywianie, czy krótko mówiąc, ciepłe posiłki w szkole. Dzisiaj była o to zapytana pani minister edukacji. Oczywiście przez gardło jej nie przeszło to, że kontynuują program, który wymyśliła prawica. Kiedy zostaną wprowadzone darmowe, ciepłe posiłki dla dzieci w szkole? Kiedy będą dostępne dla wszystkich dzieci bezpłatne żłobki i przedszkola? W tej chwili trwa druga edycja programu, który modernizuje stołówki szkolne i je doposaża. 2 tygodnie temu na posiedzeniu rządu została podjęta decyzja o kontynuacji programu. I dopiero kiedy będą w szkołach gotowe stołówki, żeby każda szkoła to mogła mieć, możemy rozmawiać o realnie ciepłym posiłku dla każdego dziecka. Natomiast ten pierwszy etap, czyli doposażanie lub budowanie stołówek, trwa po prostu.
No tak, no bo jak nie ma stołówki, no to przecież te dzieci nie mogą jeść. Ja tylko przypomnę, bo pani Nowacka tego nie powiedziała. To jest program Posiłek w Szkole i w Domu, który trwał, jego pierwsza edycja, nie przez rok, tylko 4 lata, od 2019 roku do 2023 roku. Mniej zamożne rodziny mogły składać wnioski, dalej mogą, na szczęście tego jeszcze nie zlikwidowano, w miejskich ośrodkach pomocy rodzinie. I jednak budowa stołówek tam, gdzie ich nie ma, była jednym z elementów tego programu, bo głównym elementem było po prostu dotowanie, czy wręcz darmowe obiady dla dzieci z mniej zamożnych rodzin. I pani Nowacka, która tak pluje, za przeproszeniem, na pana Przemysława Czarnka, nie przejdzie jej przez gardło. On za chwilę powie, że ona to chyba wymyśliła, a za tydzień powie, że ona teraz właśnie ciężko pracuje, bo buduje stołówkę kolejną. Ale to jest jakaś paranoja. Aha, no co tak, dziecko, Ministerstwo Edukacji, co tak, dziecko obchodzi, co się buduje, a co się nie buduje. Przecież można przyjąć rozwiązania szybkie, nie czekając na zbudowanie, tylko nie byłoby wymówki oczywiście. No tak. I tak zrobić, że się znajdzie w szkole jakieś zastępcze, gdziekolwiek zresztą, tak, gdzie te dzieci dostaną ten ciepły posiłek. Co to jest za problem? Natomiast budowanie, to tak jak, aha, sali gimnastycznej nie mamy. Budujemy salę gimnastyczną, ale do tego czasu nie będzie nikt nie ćwiczy po prostu. Oczywiście, że tak. Lekcje muzyki, tak, jak kupimy instrumenty, to będą w ogóle. Lekcje polskiego, tak, jeśli... No i wiadomo. Jeśli wydrukujemy książki. Tak jest. Zapraszamy państwa po reklamach. Dobry wieczór państwu ponownie. Witamy serdecznie w programie o tytule, jak widać za moimi plecami. O, za tymi plecami. O, tu. Dokładnie tu widać. Bardzo dobrze. Dziękuję państwu, którzy podpowiadali. Polityka na deser. Telewizja w Polsce. Krzysztof Fezet. Stanisław Janecki. Zaczęliśmy się tak trochę, wiesz, bo ja się stremowałem trochę, bo ja już tak naprawdę teraz nie wiem, czy w tych wolnych mediach, w tej wolnej, fajnej, uśmiechniętej Polsce, czy w ogóle można cokolwiek jeszcze o tym człowieku mówić, żeby smutni panowie nie przyszli zaraz po programie, albo nie weszli wręcz do studia. Smutni tacy, no trochę od Kierwińskiego, no to wiadomo, że smutni trochę od Bodnara, no to jeszcze bardziej smutni. No ale spróbuję jakoś zapowiedzieć przed państwem. Słońce Peru, jego ekscelencja, były przewodniczący IPP. Ale nie będziemy pikać. Mistrz Bajeru. Mistrz Bajeru, Słońce Peru. Raz jeszcze powtórzę. Donald Tusk. CPK. CPK, no, tak. W wersji takiej umiarkowanej, to i tak jest 160 miliardów. Przez umiarkowaną rozumiem nie szprychy, nie tylko tak zwany Y, czyli ograniczona ilość szybkich kolei i lotnisko, to i tak jest 160 miliardów mniej więcej. Te najbardziej, te największe fantazje romantyczne prezesa Kaczyńskiego, no to wyliczano na 300 miliardów złotych, a niektórzy uważali, że nawet 600 miliardów złotych, gdyby tak wszystko pozbierać, co oni wymyślali, że tyle by to kosztowało. Ja wolę w Trójmieście wsiąść w Sopocie w taksówkę i pojechać i w 20 minut być na lotnisku. Ja też bym wolał, żeby pan Tusk był na lotnisku, bo jak jest na lotnisku, to jest szansa, że gdzieś wyleci, prawda? No nie z rządu, bo z rządu to on będzie tam ludzi usuwał. I że w Gdańsku to jeszcze daleko od Warszawy. To, ale przynajmniej troszeczkę tak, troszeczkę dalej. No tego Gdańska zresztą pamiętamy dobrze. No ja pamiętam, jak lubił latać, też o tym wspominałeś wielokrotnie, że w czwarteczek się tydzień kończył. Tak, no bo piątek to już jest weekend. Wozić swojego kandydata jeszcze wtedy na przyszłego zięcia też tym samolotem. Takie rodzinne przeloty to były. No już nie wspomnę o tej podróży życia, bo tutaj no jak pan, leci. Zobacz, jaki oszczędny człowiek się zrobił. A pamiętasz, ile kosztowała podróż życia? Choć ja będę jednak się upierał przy tym, że podróż życia to jeszcze przed panem Tuskiem. Taką mam nadzieję. I gdzie ale wyląduje, w sensie, a Elon Musk go weźmie? Gdzie? Na Księżyc? Nie, na Marsa. Na Marsa. A po co, żeby tam zlikwidować coś? Nie, bo to jeśli tam jest życie, to Tusk je zlikwiduje natychmiast. Bo to długo się leci i nie ma pewności powrotu. A, no tak, tak. To też racja. Natomiast pamiętam tę podróż życia bardzo oszczędną pana Tuska, kiedy zapłaciliśmy pani, społeczeństwo 1,5 miliona złotych za jego wylot, przelot do Chile, Boliwii, Peru. To była właśnie stamtąd przywiózł tę czapeczkę, przywiózł ten swój, no, jeden z najznakomitszych tytułów, jakie można zdobyć we współczesnym świecie, czyli Słońce Peru, które jest tam dawane każdemu, kto tylko przekroczy linię lotniska. No i zobacz, jaki to jest człowiek. Tutaj latał. Zobacz,
niesamowite horyzonty no. ma pan premier Tusk, bo to jest prezes Rady Ministrów. Gdyby ktoś z państwa nie wiedział, proszę się upewnić, nie kłamie. Naprawdę to jest prezes Rady Ministrów. A horyzonty to ma po prostu jak, ty wspomniałeś, Ilona Maska. Mnie się wydaje, że to są horyzonty takie no, zbliżone do pewnej lalkarki z parlamentu polskiego. Był taki serial polski, Pejzaż Horyzontalny. To taki i piosenka pejzaż, też była. Tak. Niebanalny. Tak. Taki pejzaż horyzontalny, ale tu pan tutaj nam objawił, że jakiś Y będzie, a nie tam jakaś. Tak. Tylko, że to wszystko było tak policzone, żeby przez ten system szybkich kolei, no bo to 2500 kilometrów renowacja, 2500 nowych, żeby, teraz zdradzę panu Tuskowi wielką tajemnicę, 14 milionów Polaków wykluczonych dotychczas z takiej mobilności, która dawała im dostęp do właściwie każdego miejsca w Polsce, z tym wykluczeniem skończyć. I dla tych 14 milionów to była ogromna szansa życiowa. Ona jednocześnie była wielką szansą dla gospodarki. No bo to nie, pan Tuskowi tam się pozajączkowały te liczby, bo nie, że ten kompleks miał kosztować 600 milionów, tylko on miał przynieść ponad miliard. 250 miliardów korzyści dla całej gospodarki. No, no tam, co tam za prawo różnica? Wielkich liczb wykonania Donalda Tuska, czyli tam wrzucamy wszystko do jednego worka i wyciągamy. Tak, nigdy nie myśli o tym, co można zarobić, tylko zawsze o tym, co można stracić. Hola, hola, nie, osobiście, dla oczywiście. Rodziny, dla nie, znajomych. To ja wiem, no, tak, ja wiem tak. Ale gdy chodzi o nasz kraj, kochany, no to jakoś... To w drugą stronę, to ja też z kolei uświadomić panu Donaldowi Tuskowi, człowiekowi o niezmierzonych horyzontach, być może dlatego, że są tak mikre, jak się okazuje, że Centralny Port Komunikacyjny ma powstać również po to, bo wierzę, że powstanie, pomimo różnych kłód rzucanych pod nogi tej realizacji, ma powstać również po to, żeby towary, które do Polski przylatują transportem cargo, nie były clone w Niemczech. Pan kojarzy ten kraj prawdopodobnie, panie Donaldzie. 60% towarów, które przylatują do Polski, są clone w Niemczech. Słowo daje. I stąd pan Trzaskowski mówił, że po co tam to gigantomania, przecież jest w Berlinie lotnisko. To ciekawe, po co ci Niemcy to zrobili w tym Berlinie, jeśli to jest nieopłacalne. Jeszcze jeden argument. Chociaż ja wiem, że to jest jak grochem o Jachirę mniej więcej. Gdyby to było nieopłacalne, gdyby nie było gwarancji, że to jest gigantyczny zysk dla Polski, już rozwojowy skok też, ale zysk, po prostu zysk, czyli znowu dla pana, pani, dla społeczeństwa, to przecież nie znaleźliby się inwestorzy. Tymczasem znalazły się dwie firmy inwestorskie, jedna z Francji, druga z Australii, bardzo powszechnie szanowane i uznawane na rynku, z dużym doświadczeniem, i one się garną, żeby zainwestować w to pieniądze. A pan Tusk mówi, tam do Gdańska to ja se polecę tędy, to se polecę tak, wsiądę w taksówkę, to se wsiądę. I teraz zobacz, i oczywiście, no nie chcę już używać tego Für Deutschland, ale Für kto? Für dla kogo? Przepraszam, pan Donald robi takie rzeczy, jeśli jedyną siłą, która chce zatrzymać powstanie CPK w Polsce, są Niemcy, bo im się to cholernie, za przeproszeniem, nie opłaca. Dlatego jest nein. Jak oni mówią nein, to Tusk zaczyna mówić, już tak, taki bardziej elastycznie się zrobił, bo kiedyś to było nein, to on od razu też nein. A on tutaj mówi, no zobaczymy. Jak już mówi, że zobaczymy, to ja już widzę ten Centralny Port Komunikacyjny. Ostatnio zaczęli rżnąć głupa i twierdzić, że poprzednia władza w ogóle nie przykładała się do tego segmentu militarnego lotniska i że o tym w ogóle nie mówiono, co jest ewidentną bzdurą, bo o tym mówiono przede wszystkim. Wypowiadali się amerykańscy wojskowi na ten temat, no bo każdy ma w głowie, że to jest najszybszy sposób przetransportowania wojsk i sprzętu amerykańskiego, nie tylko do Polski, ale całej tutaj flanki wschodniej NATO, i to taki, który zapewnia przez te szybkie koleje i ten cały system połączeń rozdysponowanie tego właściwie w dowolne miejsce. No ale ktoś tam sobie wymyślił, że to nie ma znaczenia, albo mówili, że no to przylecą Ruscy i zbombardują to.
Tak. Problem polega na tym, że tak jak Ruscy nie są w stanie zbombardować tego podrzeszowskiego lotniska, bo tam są patrioty, bo tam są systemy takie same, a nawet lepsze systemy będą, byłyby, bo nie wiem, czy będą w Baranowie. I tam jeszcze przecież blisko jest baza z amerykańskimi i polskimi myśliwcami, więc to są tak piramidalne głupoty. Ale to są podrzucane, to są, no to akurat są teksty podrzucane przez tak zwaną stronę rosyjską, no tak, delikatnie. Te ekonomiczne podrzucane przez stronę niemiecką. A jak mówił prezes Kaczyński, że jesteśmy kondominium, to było pukanie się w czoło. No, co obserwujemy a propos centralnego portu komunikacyjnego? No ale z drugiej strony może ta przyszła młodzież, czy przyszli Polacy nawet nie będą potrafili rozszyfrować tego skrótu. Gdzie, po co oni mają latać? Niech siedzą przy tych niemieckich szparagach, a zadba o to pani minister Barbara Nowacka. Dzieciaki są dzisiaj przemęczone, przeuczone, gonią i dzieci, i nauczyciele za programem nauczania. Dobre oceny z prac domowych przynoszą te dzieci, których rodziców albo stać na korepetycje, albo stać na oddanie własnego czasu plus własnych kompetencji, żeby się z dziećmi nauczyć. Jednym z najczęstszych powodów konfliktów w domu pomiędzy dziećmi a uczniami jest kwestia prac domowych. A poza tym wszystkie badania pokazują, że bez względu na to, czy tych prac domowych jest dużo, mało, czy nie ma wcale, to nie zmienia kompetencji osoby, która kończy szkołę. Szanowna pani, bardzo wyedukowana minister. Zmienia lub nie zmienia. W życiu nie odrabiałem lekcji z córkami i nie uczyłem się za nie materiału, chociaż może wiedziałem, co to jest. I miały dobre oceny i wyszły na ludzi, bo już są dorosłe i świetnie wykształcone. To jest jakieś kompletne robienie ludziom wody z mózgu. Ja mam wrażenie, oczywiście absolutnie teraz nie mówię o pani Nowackiej, ale gdyby szukać jakiejś takiej przenośni, to jest troszeczkę tak, jakby alkoholik stał pod sklepem monopolowym, nawalony jak stodoła, i zniechęcał ludzi i mówił, nie kupuj się wódki, piwa, wina, nie kupuj, że to szkodzi. Jak słyszę panią Nowacką, która mówi o tym, że po pierwsze jest pewna, że za parę lat nie będzie zadań domowych także w szkołach średnich. To też fajne. No to tak, dzieci w podstawówce się przyzwyczają, no to potem dostaną szoku. Nie będą wiedziały jak w ogóle. Ale ja to zacytuję jeszcze raz. Dobre oceny z prac domowych przynoszą te dzieci, których rodziców stać na korepetycje lub poświęcenie czasu dziecku. Ale chwilę wcześniej pani minister Nowacka mówi, że rodzice się skarżą, że chcą mieć więcej czasu dla dzieci. Prawda? Czyli dla dzieci, ale co? Ale żeby nie, one czasem żeby się czegoś nie nauczyły. Nad lekcjami chyba. To co będą robić? Grać w gry na telefonie? No grają właśnie, no bo tak. Pani Nowacka tak pochylając się z taką troską i współczuciem nad tymi dziećmi, ani słowem nie mówi, że przeciętne dziecko w Polsce, to jest wynik badań, spędza 5 godzin 34 minuty dziennie przy różnych ekranach. No to ja rozumiem, że nie mają czasu. Nie mają czasu. No bo grają i robią. Tak. I potem było badanie, co oni robią w tym czasie. I oni w tym czasie sobie albo tam plotkują z koleżeństwem, albo w gry grają, albo oglądają sobie filmy. Zupełnym marginesem w tym, ale to takim poniżej 1%, są jakieś zainteresowania popularno-naukowe czy cokolwiek. To jest kompletna bzdura. Jak dziecko poświęca 5,5 godziny na ślęczenie nad różnymi ekranami, no to, już to nie ma faktycznie siły. Nie ma czasu, ale to w ogóle nie ma żadnego związku z przemęczeniem nauką. Ale o tym pani minister Nowacka nawet się nie zająknęła w żadnym ze swoich wywiadów. Nigdy. Ani przez sekundę nawet. A pani wiceminister edukacji, pani Katarzyna Lubnauer swojego czasu wręcz zachęcała do tego, żeby dzieci oglądały i młodzież TikToka, bo ona tam fajne filmiki wrzuca i tam są różne fajne rzeczy, i wtedy prowadząca wywiad mówi, no zaraz pani Katarzyno, ale z badań wynika, że ten TikTok to po prostu się jest spustoszenie w głowach dzieci. Jeszcze wtedy nie była wiceministrem edukacji. Dorosłych też. No. Jednego nawet znamy. Tak? No. Tak, wiem. Występował. Wiem. To ten, co, ale to oni można tylko raz powiedzieć chyba. No chyba bo tak, naprawdę. Bo przyjdą panowie. Przyjdą i po prostu i zawiną, a my przecież chcemy jeszcze pokazać w tej chwili właśnie wspomnianą przeze mnie panią wiceminister edukacji, panią Katarzynę Lubnauer i jej żelazną logikę.
już w tej chwili w rozporządzeniu jest zapis dotyczący tego, że szkoła ma obowiązek zapewnić miejsce, to jeszcze zresztą z czasów pani minister Szumilas, miejsce do zostawienia podręczników. I teraz, żeby mogła zostawić podręczniki młodzież, to musi być ich odpowiednik elektroniczny. W rozporządzeniu, które obowiązuje dlaczego? Dotyczące... Dlaczego musi być odpowiednik elektroniczny, żeby mogła zostawić młodzież podręczniki w szkole? No po to, żeby mogła się uczyć w domu. Żeby przecież mogła... w domu ma się nie uczyć młodzież. Nie, pani ma nie mieć pisemnych obowiązkowych prac domowych, a nie jest mowa, że ma się nie uczyć. W domu w dalszym ciągu będziemy się uczyć. Aha. Jak uczyć w domu? No ale, no właśnie, po pierwsze uczyć w domu, no to jest aberracja, bo mamy się nie uczyć, zdaje się. Znaczy, no bo to ma tak być samo więcej będzie... czasu na te gry. Tak, właśnie, ale jeśli ktoś będzie odrabiał na przykład któryś z dzieci w podręczniku elektronicznym, no to po pierwsze to rzeczywiście bardziej szkodzi zdrowiu niż kontakt z papierem. A po drugie, no to co tam nie trzeba będzie pisać? Czy liczy się tylko takie pisanie odręczne? To na klawiaturze nie? To pani Rudnauer chyba ma jakiś komputer. Tylko. Proszę? Koloruje się tylko. Koloruje i wykleja. I wykleja. Pani Nowacka mówiła, że każde dziecko zna i każdy rodzic zna horror z wyklejankami. Co ona robiła w tej szkole u tatusia? No ale to jest niekonsekwentne. Jeśli prace domowe są nieobowiązkowe, a jeśli jakiś gorliwiec je zrobi, to nie będą oceniane, no to po co? Przecież ci, którzy tego nie robią, nie mogą być gorzej oceniani, bo to wtedy byłaby dyskryminacja i nierówne traktowanie. Więc to wszystko zmierza do tego, żeby żadnej pracy domowej nie było. W szkole, jak się ma, nie wiem, 20 paru, 30 uczniów, przepraszam, to przecież wiadomo, że parę osób to chwyta, inne wymagają dodatkowej pracy, żeby to ugruntować. I w całym systemie edukacyjnym od wieków, powtarzam, było tak, że to, co na przykład się z matematyki poznaje jako teorię, trzeba w zadaniach poćwiczyć, bo się tego nie zrozumie. Praktycznego działania te teorie się szybko zapomni, a jak to się umie zastosować w konkretnych zadaniach, to się przyswaja. I teraz jak się pozbywamy tego elementu, to teoretyczne uczenie, na przykład matematyki i fizyki, nie ma najmniejszego sensu. Żadnego. Bo no, i tak dzieci nie będą wiedziały, co z tym zrobić. Ale mogą zostać potem w rządzie jakiegoś przyszłego pana Słońca Peru, na przykład ministrem edukacji, wiceministrem edukacji. To nie przeszkadza. Nie matura, lecz ja wiem, Lubnauer zrobi z ciebie wiceministrem. Co jest przykre, pani Lubnauer skończyła matematykę i ona tego nie rozumie? A może o to chodzi, żeby inni nie znali teraz właśnie. Widzisz, bo to jak za dużo ludzi zna, no to ona tam zniknie w tym tłumie, tak? Jest prawdopodobnie jednym z najwybitniejszych matematyków. W rządzie pana Tuska, ciekawe, w jakiej formie ma być ten elektroniczny podręcznik, bo jak rozumiem, potrzebny będzie do tego, no co, znowu smartfon, czyli znowu będą dzieci siedziały po prostu przed telefonami, czy raczej laptop. No ale laptopów ma też nie być, chociaż były i już pieniędzy dzieci nie ma. Nie ma pieniędzy, miały być laptopy dla czwartoklasistów. Już w tej chwili Komisja Europejska mówi... Dostało 370 tysięcy. Dostały, no ale to nie od tego rządu, że tak powiem. Czy nie za tego rządu przede wszystkim. To wiadomo, że nie od tego, bo to niemożliwe jest w ogóle. Mało tego, pan Tusk, jeśli będzie się trzymał konsekwentnie swojej linii politycznej, znowu to nazwisko powiedziałem, dobra, trudno, może nie słyszę. No to ponieważ obiecał bardzo dawno temu laptopy dla wszystkich gimnazjalistów, no to nie może tego zrealizować, bo ktoś powie, no zaraz, pan tak obiecuje, nie realizuje, a tu pan jednak zrealizował. I on się wtedy spłoni ze wstydu, że to jest niekonsekwentne. No właśnie, bo po co? Tak, żeby nie może realizować, musi być konsekwentny, tam. Tak. Będą szemrać, będą tam jeszcze, a jeszcze sobie wygooglają, nie daj Boże, na przykład, jak to tu zgrządził wcześniej, albo na przykład, co Bodnar teraz robi, jak to się ma do konstytucji, no to dzieciakom laptopów nie można, bo jeszcze rodzic tam zerknie, wiesz. A tak jak im mniej tego wszystkiego, ciszej no nad tą wyobrażasz trumną. Sobie edukację ograniczoną do umiejętności narysowania 8 gwiazdek? No, wyobrażam sobie. Znam takich, co mieliby problem z policzeniem. Bardzo by chcieli. A już są dorośli. Wyjdzie im albo 9, i byli albo 6. W szkole. Tak. I tylko na tym. Tylko tym się wykazują. Tylko tym. A w tym czasie ta prawdziwa młodzież. Ta naprawdę sól ziemi obywatelskiej, koalicji Platformy. Ciężko pracuje. Dzisiaj ci młodzi ludzie, chyba z młodzieżówki koalicji obywatelskiej, bo tak wyglądają i tak zresztą brzmią, pojawili się w Sejmie. Proszę bardzo.
to już koniec jest naszego nas prześladowania, to jest koniec zabierania naszych wolności słowa, bo to, no, to taka prawda. I ostatnie lata, które były pod rządami PiS-u, to w edukacji były kroki wstecz i ani jednego w przód. Wprowadzane dodatkowych przedmiotów typu HIT i podręcznik, który miał na celu tylko naszą indoktrynację. I też można powiedzieć głośno teraz i tutaj, dużo osób mówiło to też dzisiaj na korytarzu, że minister czarnej magii już odszedł i już nie będzie nas prześladował i możemy wreszcie zmieniać edukację. No, hola, hola, że tak powiem, młody człowieku. Tam siedział bardzo obok. Kto? Ten od czarnej magii. Aha, no być może tak, ale chciałem powiedzieć tylko hola, hola, młody człowieku, bo oczywiście, no, jako ten, który już za tak młodych lat potrafi zrobić panu Tuskowi przyjemność po prostu, no to jednak musisz pamiętać, wciąż powiem, młody człowieku, że jeszcze na razie, choć już za chwilę będziemy tak mówić, nie mówimy wziąć. Jak już jesteś w Sejmie, bo to wstyd trochę dla pani nauczyciel, to jeszcze nie nauczycielki, to jeszcze nie bije w panią minister edukacji, choć niedługo już wszyscy będą mówić wziąć, wziąć, w ogóle tam będzie tylko, wiesz, tam mieć czy być, no, mieć, cofać, mieć, wziąć, cofać do tyłu, wziąć, mieć, tak, zlecenie. Spadać w górę. Tak, tak, to pan Napieralski swojego czasu, zdaje się, powiedział o pikowaniu w górę. Jeśli to nie pan Napieralski, to bardzo serdecznie przepraszam, to przez chrypkę, to państwo zobaczą dlaczego potem. Ale ta kontestacja jest dla mnie dziwna, dlatego że można było skorzystać z okazji i powiedzieć, czego ci ludzie sami się nauczyli, jeśli już tak. Ci. Jeśli już tak ta szkoła im się nie podobała. No bo teraz wiadomo, że już niczego się nie nauczą, bo wszystko będzie nieobowiązkowe i coraz więcej materiału do kosza. Oni zdaje się, że chcą tak być przyszłymi Adamami Szłapkami, więc to, wiesz, to po co im szkoła? Nawet lepiej nie wiedzieć pewnych rzeczy. Po co? I to tak łatwo powiedzieć, że no ale trzeba się czymś wykazać. No może ten młody człowiek. No wykazał się, bardzo pięknie mówił. Jakbym słyszał pana Marcina Kierwińskiego. No tak, ale to słyszałem jedno zmanipulowane dziecko na spotkaniach z Donaldem Tuskiem, któremu zadawało polityczne pytania i się cieszyło, że przejmie władzę, i się zastanawiałem, co ci rodzice mają w głowie, że takiego dzieciaka ustawiają w ten sposób, bo to horror. No chyba, po prostu. Chyba mają pana Donalda w głowie. No, to wystarczy czasami. No ale czy to jest rozwiązanie wszystkich problemów? No pani Nowacka twierdzi, że jak nie będzie zadań domowych, słyszałeś, to skończą się kłótnie w rodzinach, mniej więcej, bo to jest główny powód kłótni. Ale ona powiedziała, że się skończą kłótnie między dziećmi a uczniami. Aha, a to jeszcze nawet w tym się za przeproszeniem. Tak. Walnęła. No to a propos walnięcia, no zdarza się to oczywiście najlepszym, choć w tym przypadku pani Monika Olejnik za bardzo się nie pomyliła. No to Włodzimierz, a jak miał Lenin na imię? No. Wpadka Moniki Olejnik. Przepraszam bardzo, co ja powiedziałam? Monika Olejnik zaliczyła wpadkę na samym początku kropki nad i. Prowadząca program pomyliła się, przedstawiając swojego gościa. Zamiast obecnego w studiu Włodzimierza Czarzastego, przywitała byłego premiera Włodzimierza Cimoszewicza. Włodzimierz Czarzasty, przepraszam strasznie, mam dzisiaj ból głowy potworny. Myślę, że pan mi pomoże. Wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy. Witam jeszcze raz. Chciałem pani powiedzieć, że dzień dobry, dobry wieczór. Jeszcze trochę muszę popracować, żeby Ministrem spraw zagranicznych, ministrem sprawiedliwości, wielki szacunek. Że co? Nie wiem, czy ręce pana Włodzimierza Czarzastego leczą. Mam nadzieję, że pan mi pomoże, mam ból głowy. Przecież pan Czarzasty to ma ze swoją głową co chwilę problemy, bo już w kilku wywiadach mówił, że musisz do domu walnąć się w głowę i zapytać siebie samego, Włodku, co ty robisz w tej polityce, albo na przykład odejść, albo przemyśl to, albo zastanów się. Obiecywał to wielokrotnie, to on ma teraz pomagać na ból głowy pani Monice Olejnik, to ja tego kompletnie nie rozumiem, ale tak jak powiedziałem, to Włodzimierz i to Włodzimierz. Ale kto się powinien wstydzić? No właśnie. Nie wiem. No przecież pan Czarzasty ma jako taką biografię. Tak. Jako taką. A Włodzimierz Cimoszewicz. Taką jaką? Uwzględniając statusia. Tak se. No to słabo to wygląda. No słabo, ale to też takie, to troszkę było
obraźliwe. Znaczy, po pierwsze, pan Czarzasty no, nie obrazi się w życiu na panią Monikę Olejnik, to wiadomo, bo byłby kaput, jeśli chodzi o TVN. Ale nie ściskał się na korytarzu, tak jak pan Tusk? Nie, tak się... Jeszcze tak, nie. Jeszcze nie, ale mógł się obrazić. Natomiast pani Monika, zamiast jakoś przeprosić pana Czarzastego, zaczęła przepraszać pana Cimoszewicza, tak jakby zestawienie go z panem Czarzastym było dla Cimoszewicza kończące, jakby to był jakiś zbrodniarz, albo po prostu jakiś mutant, albo przygłup jakiś. No tak nie wolno się, tak, panie Włodzimierzu, mówię do pana Czarzastego, traktować. No jak już pana przepraszają, no to niech pan po prostu jakoś to przyjmie z godnością, bo teraz pan jeszcze temu Cimoszewiczowi zrobił to, co lubi, pani Monika zrobiła, a w ogóle facet do studia nawet nie musiał przychodzić. No właśnie. Siedzi w Brukseli, ogląda sobie popcorn. Siedzi w studio pan Czarzasty, pani Olejnik, a przepraszają pana. I gadają o Cimoszewiczu, jakie laurki w ogóle niesamowite. Wiesz, jeszcze szkoda, że nie wspomnieli o tym, jak jeździ samochodem, bo to też jest bardzo ciekawa historia. Państwo, znaczy, kogo znają. Przejeżdża na pasa? Mniej więcej tak. Mi się wydaje, że to wszystko z nerwów, ale obiecałem państwu pana Grzegorza Napieralskiego. Mógłbym teraz przekręcić to nazwisko w dowolny sposób. Proszę sobie w domu poćwiczyć Napieralski, ale to przez chrypkę. Ale przypominam, że wtedy, kiedy został wybrany prokurator generalny Seremet, przepraszam bardzo, przez chrypę. Przez chrypę się zmienia nazwiska? Tak, podobno. Tak, a no, przez brak czapki co się zmienia? Zdolności językowe chyba, coś takiego. No to czyli wszystko, w czapce to są... mówi się po rosyjsku, a bez, tak, czapki, a bez czapki już nie. Tak, absolutnie. Aha. Absolutnie, zdecydowanie. A to jest czapka leninówka, za przeproszenie. Taka troszkę pewnie, jak to bardziej ta słoneczno-peruwiańska by mi się kojarzyła. Ale no to na tej zasadzie świętej pamięci Jan Himilsbach no musiałby przekręcać w zasadzie wszystko, co mówił. Tymczasem mówił no dużo precyzyjniej, zresztą no dużo ciekawiej niż pan Zapieralski. Przepraszam, że sobie popiera... o, za chwilę to już tak przekręcę, że aż będzie Popieralski, brzydko. Chrypkę mam, przepraszam. Tak, to wszystko. I jeszcze sprawdzam, nie pomyliłem się. Pan Popieralski, przepraszam, chrypka, Przepieralski. Coś mi tak trafi. To on powiedział, że ważne, żeby ceny nie pikowały w górę. Jeszcze nie było pani Nowackiej wtedy nawet w resorcie, więc taka ciekawa rzecz. Jeszcze a propos pomyłek. Nie tłumaczył się tak, kiedy powiedział, że Wisława Szymborska to duża dawka pozytywizmu. Też mógł powiedzieć, tak powiedział? Przez chrypkę, tak. To mu spadło w dół. Pomogło mu spać w górę przecież. Byle nie na głowę, panie Przepieralski. Przepraszam, chrypka, wracamy po reklamach. Muszę zapytać, ja właściwie przytoczę zdanie pani rozpozna autora lub autorkę. Lewica nie poprze Rafała Trzaskowskiego w wyborach samorządowych. I kto to powiedział? Anna Maria Żukowska. Nie, to pani powiedziała w Radiu dla Ciebie 12 grudnia. A, ale Anna Maria Żukowska też to mówiła, dlatego. Czyli rozumiem, że Rafał Trzaskowski nie jest waszym kandydatem, chyba że pani zmieniła zdanie. Ja osobiście uważam, że Lewica powinna wystawić swojego kandydata bądź kandydatkę na... czy też... koalicja, w której będziemy, powinna poprzeć swojego kandydata, kandydatkę na prezydenta Warszawy. Lewica Razem ma porozumienie ze Stowarzyszeniem Miasto Jest Nasze i czytam hasła. Dostępne mieszkania, walka z betonozą i sprawny transport publiczny, tak? Tak. To jest lista zarzutów wobec Rafała Trzaskowskiego? To jest lista naszego, to są elementy naszego marzenia o Warszawie. To są nasze... Ale w tym marzeniu Rafał Trzaskowski się nie mieści. Chcę się zapytać, dlaczego nie Rafał Trzaskowski? Dlatego, że Rafał Trzaskowski jest prezydentem Platformy Obywatelskiej. Dobry wieczór znowu. A ja sądzę, że nie tylko pani Magdalena Biejat, ale cała Lewica Razem i cała Nowa Lewica poprze pana Rafała Trzaskowskiego, bo przyjdzie taki rozkaz od Donalda Tuska i nikt tam nie podskoczy. Podroczą się trochę. I potem wszystko będzie tak jak w rodzinie, tylko że patologicznej. I jesteśmy w programie Polityka na deser w telewizji w Polsce. Jeszcze raz przypomnę, Stanisław Janecki i Krzysztof Fezet. Dobry wieczór ponownie. Też się z tobą zgodzę, natomiast no, mam wrażenie, że dni pani Biejat w polityce są policzone, bo już kolejny raz no, nie do końca utożsamia się z jedynie słusznym kierunkiem, jedynie słusznej koalicji rządowej. Wcześniej tam troszkę narzekała na inne sprawy, że to tak, że nic się nie dzieje w tych rozmowach rządowych i tak dalej, a tu użyła sformułowania
Rafał Trzaskowski jest prezydentem Koalicji Obywatelskiej. No, przecież, no pani Biejat, no przecież szanowna. Miała być marszałkiem Senatu. No. I już podpadła za takie nieodpowiedzialne. Nazwisko tam jest, wiesz, pierwsze do skreślenia, niestety. No właśnie, co to jest partii Razem, więc partia Razem szczęśliwie dla chyba samej siebie nie weszła do rządu i myślę, że kiedyś jej to będzie policzone, znaczy przez społeczeństwo pozytywnie, a z kolei przez pana Tuska wcześniej negatywnie. Jeśli przetrwają, o tak się wyrażę delikatnie, jak przetrwają, to chyba z tego jednak będą plusy dodatnie, a nie plusy ujemne, jak to mawiał Lech Wałęsa. No prezydentem, jako się rzekło, Koalicji Obywatelskiej jest wyłącznie pan Donald Tusk i może być on prezydentem wyłącznie Koalicji Obywatelskiej, no bo przecież nie Rzeczpospolitej Polskiej startował, nie udało się, w tej chwili też raczej przecież nie wyjdzie, chociaż ja też taki pewien nie jestem, ja całkiem. Znaczy nie sądzę, żeby postawił na Szymona Hołownię, bo tego cyrku to już myślę, że on sam może mieć trochę dosyć, no i jednak Polska nie jest jednym wielkim TVN-em, żebyśmy teraz mieli się brechtać co chwilę, jeść popcorn i patrzeć, jak pan Szymon się wywracał własne nogi, a kibicują mu młodzieżówki, o jaki świetny, jaki fajny i różne, przepraszam, próbuję znaleźć jakieś ładne słowo, odstawione laleczki, celebrytki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie przypominam sprzed paru miesięcy, sprzed wyborów 15 października, że pan Adrian Zandberg i inni politycy partii Razem mówili, że Donald Tusk to nie jest nasz kandydat na premiera. To ja się nasłuchałem tych opowieści, to one mniej więcej mają taką wartość jak te o tym, że pan Rafał Trzaskowski nie jest ich kandydatem na prezydenta Warszawy. To może by obsadzić tego Trzaskowskiego gdzieś. On tak lubi jeździć po świecie, gdzie tam zdobywa doświadczenia, jak tam w Warszawie sprawić, żeby już nie dało się jeździć, że w ogóle żeby żyć się nie dało po prostu, ale żeby miasto było postępowe i nowoczesne, to wtedy nie trzeba w ogóle żadnych usług. Rozkopane, wiadomo, co się robi. Rozkopane to się zostawia. Gdzie go można by ustawić? Nie wiem, w Barcelonie? Nie, tam by go nie chcieli chyba. Nie. W Buenos Aires? Bo tam był też. W Buenos Aires obstawiamy. Panie Rafale, do Buenos Aires, a tu się jakoś poustawia to wszystko. Tak, mógłby nawet wtedy, tak jak Kora, świętej pamięci Olga Jackowska, nawet mówić: serdecznie witam panie dziennikarzu, zanim opowiem panu o swych sprawach, chcę jeszcze raz pojechać do Europy lub jeszcze dalej do Buenos Aires. Tym bardziej, pięknie, że on też lubi takie rytmy. Buenos Aires jest jakieś 7-8 razy większe od Warszawy. To może by zdobył jakieś doświadczenie. 7 razy większe korki, dlaczego nie? Nie potrafi myśleć. Tam są takie... Tu taśmą, tam taśmą, tutaj ciach, tu rozkopać, tu przekopać. No tak. W jednym kierunku wszystko naraz i nocami wszystko stoi. No to jest niestety, mówię zupełnie poważnie, obraz nędzy i rozpaczy, proszę tylko państwa. Tylko tam w Buenos Aires to są takie przez miasto, takie, no jakby to powiedzieć, takie magistrale na wysokich tych filarach, to bezkolizyjne. No to u nas z desek mogłoby być też. Ale tam zdemontować, jakby tam pan Rafał był prezydentem. Tak, tak. No zdemontować, tak, absolutnie. Zdecydowanie. No zobaczymy, jak to jeszcze wyjdzie. Jeszcze nic tu na pewno nie jest przesądzone. Ani to, czy pan Tusk będzie startował, ani to, czy pan Trzaskowski zostanie wystawiony nie do wiatru, absolutnie, być może tym razem. No ale pewne kłopoty na tej lewicy, mówiąc brzydko po polsku, już widać i opowie o nich pan minister, wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Nowa Lewica chyba jest w kłopocie po tym, jak partia Razem sprzymierzyła się ze Stowarzyszeniem Miasto Jest Nasze, czy nie? No cóż, są różne jeszcze, powiedziałbym, negocjacje prowadzone. W sprawie Warszawy nie mam do końca wiedzy, ale wydaje mi się, że to będzie tak jak w innych miastach. Po pierwsze budujemy wspólne listy. Znaczy inaczej, to musi być już 100% w tym tygodniu zaakceptowane przez Radę Krajową obu partii, mówię o Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy. Wszystko musi być
100% najpierw ustalone, żeby mogło być ustalone. No to jest ta przenikliwość. Od razu widać to towarzystwo Radosława Radka Sikorskiego, że pan Szejna taki się zrobił bardzo logiczny, tylko widać, że niewiele ma do powiedzenia, w związku z tym no aż zaczyna dukać, jak to nie on zupełnie, prawda? No tak, bo zawsze jest taki pewny siebie, a tutaj tak nie wie, jak zareagować. Albo niedoinformowany. Czy ich skarcić, czy powiedzieć, że to świetnie, bo to demokracja. Nie wie, co powiedzieć. Najchętniej by prawdopodobnie wymienił to pytanie. W pewnych teleturniejach można czasem zamienić pytanie i powinien to po prostu powiedzieć, proszę o inny zestaw pytań. No można by. Albo w ogóle ustalić przed, bo ja tu się dziwię, że w ogóle ktoś zadaje panu Szejnie jakieś kłopotliwe pytania. Było takie kłopotliwe pytanie w tym wywiadzie również o to, czy pan Radosław Sikorski, szef polskiej dyplomacji, poruszy temat reparacji w czasie swojej wizyty w Berlinie. I pan Szejna powiedział, owszem, poruszy. A ja sobie od razu wtedy pomyślałem, no jak już Sikorski poruszy ten temat, to chyba wyłącznie po to, żeby go zamknąć. No potem się okazało, do spotkania doszło, pan Sikorski prosi Niemcy o jakąś formę zadośćuczynienia. Jakąś formę, no czyli na przykład dla niego może jakaś fucha, nie wiem, może on teraz na szefa EPP, czyli Europejskiej Partii Ludowej, ale jedna rzecz, pan Szejna mówił o tym tak, jakby był wielkim zwolennikiem tych reparacji. No gdzie? Ale przecież pan Szejna całkiem niedawno powiedział, że sprawa jest dawno załatwiona, bo rząd PRL-u już się zgodził na wszystko i że jego zdaniem trzeba by sprawdzić, czy to z prawnego punktu widzenia da się załatwić, ale jego zdaniem nie da się tego załatwić. A Sikorski z kolei powtarza w nieskończoność, że przecież Niemcy utraciły 20% terytorium po wojnie swojego i czy ta prawica tego nie rozumie. A my 48 dwóch fantastycznych ludzi. I potem nam zrekompensowano. Sikorski o tym wie oczywiście, no ale ktoś raz, przepraszam, położył się plackiem przed Niemcami, to on już tak łatwo już potem... Słynny hołd berliński, tak 28 listopada 2011. Nawet na kolana nie da się pomóc. Ale dzisiaj pan Sikorski użył takiej formuły, która oczywiście pozwala domniemywać, że nic z tego nie będzie. Szukajmy wspólnie rozwiązań. Aha. Jakich rozwiązań? Może szukajmy wspólnie rozwiązań, kto tu był napastnikiem. Tak. I kto te zniszczenia. Najpierw trzeba ustalić. Oczywiście, że to porobił. Oczywiście, że to trzeba ustalić, przecież nie wiadomo. Nie. Przecież jak kanclerz Scholz w rocznicę tam 8 maja powiedział, że dziękuję za wyzwolenie Niemców spod tego jarzma. Tak, to prawdopodobnie chodziło o polskie jarzmo. Jak wszyscy odetchnęli tam z ulgą, że nareszcie denazyfikacja, której nigdy nie przeprowadzili. Bo to było wszystko zmanipulowane w tych filmach tam Reni Riefenstahl i w tych dokumentach. To były sztuczki takie, ponieważ tam było 50 osób z tym Adolfem, a cały naród był w opozycji. W podziemiu. I te 50 osób tam mnożono, że wyszło na to, że tam jakieś Słynny niemiecki ruch oporu, prawda, partyzantka, no, największa zdecydowanie. Oczywiście. Tak. I potem ginęli niestety. Ja się zawsze zastanawiam, jak te trzy osoby w tylu oddziałach naraz były. To Niemiec potrafi. Partyzancki. Niemiec potrafi. Niemiec wszystko. Niesamowite. Wszystko potrafi też nie tylko Niemiec, ale pani również... Karolina? Proszę. O matko. Pani Karolina? Tak mówisz troszkę pieszczotliwie, chociaż rzeczywiście wcale ci się nie dziwię, bo akurat to urody Pan Bóg nie poskąpił, ale za to... Marazm, brak inwestycji w naszym mieście i nieustanne zadłużenie naszego ukochanego Kalisza. Wszyscy to wokół widzimy, jak nasze miasto niestety stanęło w miejscu. Dlatego serdecznie zapraszam i proszę, i apeluję do moich wyborców, do moich wyborczyń, wszystkich tych osób, które oddały głos na Koalicję Obywatelską, oddały głos na moją również osobę tutaj w tym mieście. To były tysiące głosów i wierzę głęboko w to i bardzo proszę, aby wszystkie te osoby w pełnym zaufaniu oddały swój głos na naszego kandydata, na Piotra Uszczypiewicza. No i jest parę problemów. Wszystkich oczywiście nie rozwiążemy i pewnie nawet nie omówimy, ale ten jeden taki najbardziej zasadniczy chyba jest taki, że pani Karolina Pawliczak, nie, to nie jest zasadniczy, dobrze, no to za te pierwsze trzy to sobie zostawmy, w ogóle olejmy, powiedzmy tak, przez wzgląd na urodę pani Karolina. Oczywiście to absolutnie nie jest seksizm z mojej strony, no gdzie. To ten czwarty problem w takim razie poruszmy. Pani Pawliczak
wyła, przepraszam, pieśni do księżyca, podobnie jak wielu posłów ówczesnej opozycji, czyli Koalicji Obywatelskiej, o tym, że jak oni dojdą do władzy, to oni przywrócą wreszcie praworządność. Tymczasem pani Karolinko kochana, że tak powiem tym razem ja pieszczotliwie, no złamała właśnie pani prawo. Nie wolno agitować, nie można prowadzić kampanii wyborczej przed ogłoszeniem terminu wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą, a ten z kolei nie może nastąpić, zanim rozporządzenia nie opublikuje pani premier kochany, pan Donald, jego światło ekscelencja słońce no Peru. Tu jakaś... No łamie prawo pani Pawliczak, no wyobrażasz sobie. Jakiś ciekawy numer nastąpił, ponieważ ta konferencja była rano, 29 stycznia. I tam przedstawiono kandydata na prezydenta, co można robić wyłącznie po tym, jak się zarejestruje komitet tego kandydata i on zostanie przez Państwową Komisję Wyborczą, że tak powiem, zalegalizowany. Więc to jest po pierwsze. No ale nawet gdyby, bo 29 była konferencja i 29 Donald Tusk wydał rozporządzenie w sprawie terminu wyborów. Tylko jest jeden mały szkopuł. W tymże rozporządzeniu jest napisane jak byk, że ono wchodzi w życie dzień po ogłoszeniu. Czyli jeden dzień za szybko. Wiele dni za szybko w stosunku do zarejestrowania komitetu. No to jak? Tak, no a ostatecznym terminem, od którego zaczyna się kampania, jest, tak jak powiedziałem, zarządzenie wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą. Więc ja, pani Karolince, oczywiście... Sądy są wasze, nic tam się specjalnie chyba nie stanie, chociaż nie stanie. Akurat Państwowa Komisja Wyborcza no niedawno zadała panu Hołowni trudne pytanie, na jakiej podstawie on wygasza mandaty posłów, których wygaszać mu nie wolno, bo nie leży to w jego kompetencjach. I do tej pory, zdaje się, nie odpowiedział. No a sankcje za to, co zrobiła pani Pawliczak, są takie: odrzucenie sprawozdania finansowego komitetu, oj, to tam da pani pan Tusk, no i odpowiedzialność karna. No to tak wygląda to przewracanie praworządności. Bo od początku bo wiadomo, że chodzi o to, żeby ją przewrócić, a nie to przywrócić. Co oni tak do tego Kalisza zjechali? I pani Małgorzata Kidawa-Błońska, i Rafał Grupiński. No tam posłowie miejscowi, może myśleć, że pan Rysio Kalisz typu będzie. Pan Witczak, to wiadomo. Aha. Tam coś im się pali pod tym? Pod Kaliszem? Nie, pod tym, pod tym, pod tym. Mnie się wydaje, że do pana Ryszarda tak myśleli. Tu Kalisz, tam Kalisz, wiesz. To mogło tak być. Natomiast do Kalisza chyba szczęśliwie jednak, zwłaszcza dla mieszkańców tego miasta, nie pojechał pan Adam Szejnfeld, którego zdaje się, że w rządzie nie ma. Bo on w Pile jest. 110. Co on robił? W Pile jest zwykle. A, no z reguły tak. Z reguły gra na Pile, jest w Pile. Ale to, co zrobił teraz, no potwierdza właśnie te reguły, że pan Szejnfeld, jak już naprawdę uderzy głową w mur, no to go nie przebije. Gdyby iść w dwie osoby na dwa takie ciastka z kawą czy dwie bułki z herbatą, to stówka nie wystarczy. A jeszcze trzeba zjeść obiad i kolację. No chyba, że pójść w Kamińskiego. Tylko, że wtedy Tusk zastosuje tortury i wepchnął to człowiekowi wężykiem przez nos. Ha, ha, ha. W Poznaniu się mówi, nie bądź taki frachowny. No, można by jeszcze też powiedzieć, generalnie w Polsce się o takich ludziach mówi, no, że tak raczej mało empatycznie to brzmi, czy robienie sobie jaj, za przeproszeniem, z tego, że komuś wbrew jego woli wciskano sondę. Przez nos. Przez nos, tak. I to jeszcze Mariuszowi Kamińskiemu, który mówi, że ma przesunięto, to tak, no to już te medyczne szczegóły, ale w ogóle jak można wpaść na taki pomysł, ale to, co jest najbardziej obrzydliwe. I że to jest to zabawne, tak? Tak, i to jest na drugim miejscu obrzydliwości, ale pierwsza obrzydliwość jest taka, że jest zawarta w tym sugestia, że pan Mariusz Kamiński, krótko mówiąc, jest łapówkarzem, czy był łapówkarzem. Bo to dokładnie jest w tym twicie, że jak człowiek pójdzie, to a jak go nie stać, to trzeba na Kamińskiego, prawda? Aha. Czyli wymusić, albo ewentualnie gdzieś tam coś sobie dorobić. Ja tak się zastanawiam, czy to tak mocno zaszkodziło panu Szejnfeldowi, ten jego epizod, pewnie najwspanialszy w jego mniemaniu, kiedy był jurorem przy wyborach Miss Parowozów. Co on tam komu przez co wtykał, na przykład, no, mógł tam oceniać, prawda, czyli wciskać komuś. On się pchał do wyborów miss często. No właśnie zastanawiam się, czy to też chodzi ciekawe. O podawanie jakiejś sondy przez nos, czy jakieś zupełnie ale inne tu, zabawy. Tu ktoś robi w konia pana Szejnfelda, senatora. O co nie jest trudne. Bo to, oczywiście, że nie jest trudno, nie jest, tym tak. bardziej, że konie już są w Sejmie. Tak. To robi w konia dlatego, że ja w życiu nie widziałem pączków w takiej cenie. I być może jest tak, że oni specjalnie dla pana Szejnfelda te ceny wystawiają,
żeby go podpuszczać i żeby on tam nawijał. Tak. Bo wiedzą, że jak on zobaczy coś takiego, to od razu tam to kupi, idzie w długą, że tak powiem. Tak, tak, Ponczusie. Niesamowita postać, no, że ktoś taki tak długo funkcjonował w polityce i że nawet był wiceministrem gospodarki. Chociaż wtedy akurat jemu chyba było bliżej do tych zarzutów, które próbuje formułować, ale, czy aluzji wobec pana Kamińskiego, ale bo pamiętasz, pan Tusk z rządu wysiadał przy okazji 2009. Afery hazardowej. Dokładnie, no tak, właśnie. Słynna afera hazardowa i wtedy pan Tusk mówił, nie, nie, Szeinfeld, czyściutki, czyściutki, won z rządu. Tak, na wszelki wypadek. Szeinfeld, chrypka. Tak. Chrypka, Szeinfeld. Tak, tak, ja wiem, przez chrypkę też aż mi się chce przekręcać, ale naprawdę już nazwijmy go parowozem i będzie się cieszył, może zostanie pan misterem parowozów. A teraz przeniesiemy się na chwilkę, chociaż no nie osobiście chwalić Boga w tej chwili, bo w tej Neo to naprawdę ciężkie rzeczy się odbywają. No to przykład TVP. Natomiast pewną taką odmianą teraz flipowania z racji, no ceny nieruchomości są dosyć duże, jest to, że wielu inwestorów, tych oczywiście trochę bardziej zaawansowanych, wynajduje takie nieruchomości na przykład ze skomplikowanym stanem prawnym, zadłużone albo na przykład z lokatorami i między innymi stanowiące udział w nieruchomości i oczywiście wtedy te nieruchomości są tańsze, no bo trzeba trochę w nich posprzątać i następnie poprzez regulację stanu prawnego tworzymy produkt, który następnie może być przeznaczony do sprzedaży dla osób, które no nie są zawodowcami. Mm-hmm. Czyli to jest takie, no to jest praca po prostu, tak? Tak, to jest... Posprzątać oznacza posprzątać ludzi po prostu, przecież powiedzmy sobie szczerze. Publiczne. Jeszcze pani Katarzyna Dowbor, kojarzona, no, to dobrze kojarzona, no, z taką dużą troską o mniej zamożnych ludzi dzięki pewnemu programowi w pewnej komercyjnej telewizji, czyli w Polsacie. Tutaj nagle no, ja jej współczuję, że po prostu musi tego typu rzeczy prowadzić, bo to jest, no, to jest zniszczenie wizerunku budowanego przez wiele lat. I kto jej to robi? Media publiczne, no obecne. I wpuszczenie tej deweloperki takiej, tak, no, momentami bandyckiej. Tak. Skandalem jest w Polsce to, że wszystkie nowe mieszkania wykupują fundusze inwestycyjne, a dla ludzi w ogóle nie ma mieszkań. W wielu krajach to jest zakazane, żeby spekulować na tym rynku, a tutaj wpuszcza się to do telewizji, żeby oswajać ludzi. Jak nie macie pieniędzy, to sobie pospekulujcie. To tak, może znajdziecie. Tak jest. A dzisiaj w pytaniu na śniadanie była mowa o świeckich pogrzebach. Państwu za dzisiaj serdecznie dziękujemy. Dobrej nocy.